Pierdziele! Pierdziele, ej, nie umiesz, się skupiłem, ej, pierdziele! No, hejka wszystkim, dzisiaj w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w... Ej, nie umiesz, się skupiłem! Zgadnij. No dobra, kurde, przegrałeś mi nagranie, ale co kupiłeś? Zobacz. Wszystkim, tak jak wspominałem w komentarzach na kanale Słownika Wariata, no i w sumie na swoich biuletynach publikowanych prosto z kanału, no zrobiłem zarąbisty zakup na targu, brat w sumie się dołożył. Wyglądało to tak, że chciałem kupić oryginalnego Pegasusa model BS500, no i na targu nie byłem może około 3 lata i w sumie jak się wybrałem, no to spotkałem naprawdę kilka fajnych straganów. No i na jednym z nich zauważyłem poza PlayStation 2 i kilkoma jakimiś starymi gierkami, jakimiś, nie wiem, ruskimi podróbkami, Pegasusów i tym podobnych gier. Oryginalne, zaraz zobaczycie co. Tak, pad do Super Nintendo. Dodam, że za wszystko dałem, uwaga, 60 zł. 60 zł. Kolejne, tak więc dwa pady do Super Nintendo. W bardzo dobrym stanie. Super Nintendo w systemie PAL. Super Game Boy, tak więc przystawka. Wszystko za 60 zł. Oryginalny zasilacz oraz całe wiadomo okablowanie. Kabel antenowy również w tym, tak więc cały komplet. Gry na Game Boya, Smurfy, Tetris, Game & Watch Collection. Oryginalny Pokémon Yellow, sama ta gierka kosztuje około 60 zł. D-Mouse, czyli jakaś podróbka, nie mam pojęcia, niemiecka. Wario Land 3, też dosyć ceniona gra. Tetris kolejny, tak więc dwa Tetrisy. Zdrapana naklejka, ale zdążyłem sprawdzić, jest to kolejna jakaś gra ze Smurfami. 32 w jednym, tak więc 32 gry na jednym kartridżu. Też bardzo drogi kartridż. Kirby's Dream Land, tak więc w sumie klasyk na Game Boya. Pokémon Training Card, jeszcze nie sprawdziłem w ogóle co to jest, muszę ogólnie zobaczyć o co w tym wszystkim chodzi. Jedna gra na kolora, w sumie były ich dwie, ale tutaj Królik Bugs i Martian Revenge, coś takiego. Chicken Run, tak więc uciekające kurczaki na Game Boya Colora. Oraz gry na Super Nintendo, było ich aż 7 poza przystawką Super Game Boy. No i Super Soccer, nic specjalnego. Jurassic Park 2, bardzo jedna z droższych w sumie gier na Nintendo. NHL 97, tak więc hokej. Street Fighter 2, Golden Edition, nie wiem czy widzicie. Też zarąbiście droga gierka. Koleś, który to sprzedawał, chyba w ogóle naprawdę nie wiedział z czym ma do czynienia. Chciał za to 70 zł. Powiedziałem, że dam 60 i wezmę, no i zgodził się. Wracając z targu naprawdę już w ogóle się nie odzywam i praktycznie nie oglądałem za siebie, żeby się nie rozmyślił. Miałem strasznego farta. Księga Dżungli. Ready to Rumble chyba. Albo Royal Rumble. W każdym razie wrestling. Oraz Król Lew. Niestety. Uszczerbiony kartridż. Nie wiem czy widzicie. I nie mam pojęcia czy będzie działał. Z tego co sprawdzaliśmy, no to były jakieś problemy. No i to by było na tyle. Za... to wszystko, za wszystkie gry na Game Boya, za cały ten zestaw, za cały ten w sumie karton daliśmy ile? 60 zł. 60 zł. No i ocencie zakup, dla mnie jest to naprawdę coś niesamowitego, że na starym targu staroci znalazłem oryginalne Super Nintendo, pełno gier też oryginalnych na Game Boya, no w sumie jedna piracka może albo dwie. No i w sumie za to wszystko na Allegro musiałbym dać około 600 zł. Tak więc była to zarąbista okazja. I bardzo się cieszę, że mogę wam ją prezentować. No i za kilka dni prawdopodobnie zrobimy recenzję Super Nintendo oraz może paru gier na Game Boya, których tutaj mamy chyba 14, 13, coś takiego. No i to by było na tyle. Na razie i do następnego razu. Hej.